pisząc relację z dzisiejszego dnia na Mistrzostwach Polski w Gliwicach, zastanawialiśmy się nad tytułem. No i takie wyświechtane hasło, faworyci nie zawiedli, triumfowało, bo rzeczywiście tak dzisiaj było. Jeszcze gry trwają, za nami rozgrzewki i mecze, szczególnie gry mieszanej, natomiast no już po wielu ponad 10 godzinach zbliżamy się do końca tego dnia turnieju. Było bardzo ciekawie, chociaż bez niespodzianek, a za te niespodzianki i sensacje kochamy sport. W singlu panów Michał Dębek, Paweł Ciaś, Karol Drzewiecki, wszyscy tenisiści, na których tutaj liczono, awansowali do ćwierćfinałów, bo już przechodzimy z etapu drugiej rundy do tej fazy ćwierćfinałowej, do najlepszej ósemki. No więc postanowiliśmy, bo oczywiście wszystkie wyniki są do znalezienia na naszych profilach społecznościowych, ale postanowiliśmy wyróżnić jakieś spotkania i na pewno Filip Kolasiński, który grał z Danielem Michalskim. To jest mecz godny wyróżnienia i podkreślenia. Wcześniej trochę mówiliśmy, że trafił swój na swego, że wydawało się momentami, że no pod kilkoma względami takie kopie zawodników widzimy po obu stronach siatki. Bardzo fajne widowisko, ciekawe dla kibiców, zakończone zwycięstwem tego wyżej notowanego reprezentanta Polski, zresztą reprezentanta również Lotos PZT Polish Teamu. Też bardzo ciekawym spotkaniem był mecz Karola Drzewieckiego, bo dużo gry serwis volley. Karol, no to już taki challengerowiec pełną gębą, jeżeli chodzi o grę podwójną. Tutaj zrobił wyjątek na Mistrzostwa Polski, zagrał w grze pojedynczej i też bardzo ciekawe widowisko z Michałem Bedrą stworzyli. Były też inne ciekawe mecze, no być może pożegnanie jednego z weteranów, Tomka Bednarka, i w singlu i deblu, bo w deblu Tomek grał z Michałem Przysiężnym. Niestety nie udało im się wygrać dziś meczu z Rajskim i Terczyńskim. No i właśnie ten ostatni wspomniany Mateusz Terczyński, który bardzo ciekawy pojedynek stoczył na korcie numer 2 z Jankiem Zielińskim. Janka zdążyliśmy już trochę szerzej przedstawić z racji jego występu we Wrocławiu kilka dni temu. Natomiast Mateusz Terczyński, niektórym przypominający tutaj Stefanosa Tsitsipasa z racji jednoręcznego backhandu, warunków fizycznych, no, stworzyli też bardzo fajne, takie różnorodne widowisko, więc na pewno kibice, którzy tutaj się zgromadzili, nie narzekają na nudę. Jest taki balkonik, z którego można obserwować wszystkie cztery korty i ten piąty rozgrzewkowy, na którym tenisiści grają. Podobnie u pań, bo i Anastazja Szoszyna, i Marta Leśniak, wszystkie te, na które tutaj liczono, również Stefania Rogozińska-Dzik, one wygrywały w dwóch setach bez większych problemów. No i tak szczerze mówiąc, to ostrzymy sobie zęby na tę fazę ćwierćfinałową, bo tam już te rozstawione, te teoretycznie i praktycznie, jak pokazuje życie, najlepsze będą mierzyć się ze sobą, więc liczymy na trzy setówki, na wielkie emocje. No i jutro będzie taki dzień, już jeden kort zabierzemy, więc będą gry rozgrywane na trzech obiektach. Zaczniemy o godzinie 10, więc no wcale nie będzie tych gier mniej, bo to wszystko będzie skumulowane na mniejszym obszarze, natomiast tenisiści rozstawieni już będą trafiali na siebie. Zapraszamy do Gliwic, proszę do nas dołączać i proszę śledzić to, co się tutaj dzieje w Mistrzostwach Polski.